Czy drozdze piekarskie mają witaminy? Poznaj ich skład. Drozdze piekarnicze najczęściej wykorzystywane są do przygotowania smacznych domowych wypieków. Posiadają korzystne z punktu widzenia zdrowia w właściwości. Stanowią nie tylko bogate źródło białka i blonnika, ale także cennych witamin i składników mineralnych w zadowalających ilościach. Drożdże piekarskie. Drozdze piekarskie znajdziemy w sklepach na dziale chłodniczym tu obok masla lub mleka w formie sprasowanego sześcianu lub kostki. Szczepem drożdży piekarskich są sa drożdże Saccharomyces cerevisiae, które posiadają wszechstronne zastosowanie w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Wspomniane drozdze wykorzystuje się nie tylko do wypieków, ale również do produkcji różnych alkoholi takich jak piwo, wódka i wino. Warto wspomnieć, ze haromyce z cerewisia to szczep najbardziej rozpowszechniony na całym świecie w produkcji bioetanolu, alkohol etylowy zawarty np. w wódce. Drozdzechetnie wykorzystuje producenci kosmetyków do cery tradzikowej oraz do pielęgnacji w losów. Maski i maseczki do twarzy wspomagają procesy lecznicze cery tradzikowej, oczyszczając i regulując wydzielanie sebum, którego nadmiar może zatyka z porów. Co powoduje tworzenie zaskórników i nieestetycznych ropnych krostek. Maski drozdzowe do skóry glowy odżywiają i wzmacniają cebulki w losów, dostarczając im niezbędnych witamin i sprawiając, że w mniej wypadają i rosna szybciej. Świetnie sprawdza się również dla pan z szybko przetłuszczającymi się w losami, gdy zreguluje wydzielanie loju przez skórę glowy, co zmniejsza przetłuszczanie się w losów. Efekty można zobaczyć już po 2 miesiącach regularnego stosowania. Skład drożdży piekarskich drozdze piekarskie w stoG dostarczają około 106 kcal, 11 g białka, 2 g tłuszczu i 7.4 g węglowodanów. Co ważne, wspomniana porcja drożdży dostarcza także as 7 g blonnika pokarmowego, który reguluje funkcjonowanie jelit i zmniejsza wydzielanie insuliny. Czy zawierają ja witaminy? Drozdze piekarskie to skarbnica nie tylko cennych witamin, ale i składników mineralnych, których obecności w produkcie moglibyśmy się nie spodziewać. Na wyróżnienie zasługuje witaminy nalezace do kompleksu witamin z grupy B. 100G drozdzy pokrywa dzienne zapotrzebowanie dla osób dorosłych w 72% na tiaminę, B1, w 100% na ryboflawinę, B2, 60% na niacynę, B3. I w 30% na witaminę B6. Ta sama porcja drożdży dostarcza tyle kwasu foliowego B9, jaka starczyłaby na dzienne pokrycie zapotrzebowania astrzy kobiet. Niestety, witamina B9 jest bardzo mało odporna na działanie temperatury, więc po przygotowaniu porcja drożdży zawiera znacznie mniej tego składnika. W drożdżach zawarta jest również witamina H, czyli biotyna, a także niewielka ilość z witaminy E. W jakiej temperaturze gina? Z czasów dzieciństwa pamiętam jak moje babcie przygotowując ciasto drozdzowe, powtarza ale nigdy nie zalewaj drozdzy wrzacym mlekiem, bo je zabijesz, musi być letnie. Drozdze nie znosza wysokich temperatur. Drozdze piekarnicze wytrzymuje temperaturę do 41 stopni Celsjusza, w temperaturze 42 stopnie Celsjusza dochodzi do zatrzymania ich rozwoju i rozmnazania się, a w wyższych temperaturach gina? Jak je zrobić? Drozdze można przygotowywać na dwa sposoby, w zależności od celu ich wykorzystania. Drozdze można wykorzystać do przygotowania ciasta drozdowego, pieczewa, ciasta na pizzę lub innych wypieków. W tym wypadku zależeć nam będzie na wzroście drozdy, zatem musimy dostarczyć im energii, odpowiedniej temperatury i dać czas do namnożenia, który jest stosunkowo krótki. Do miseczki należy rozkruszyć ilość drożdży określona w przepisie, dodać 1 łyżeczkę cukru i opcjonalnie maki, a następnie zalac mieszankę letnim mlekiem, wymieszać i pozostawić w ciepłym miejscu na około 10-15 minut, by drożdże urosły. Po tym czasie drożdże można dodać do wyrabianego ciasta. Drugim zastosowaniem drożdży jest znany wśród kobiet nawyk picia drożdży w celu poprawienia stanu losów. Skóry i paznokci. W tym przypadku zależy nam na uniczynieniu, czyli zabiciu drozdy, ponieważ wypicie aktywnych może skutkować bólem brzucha, wzdeciami, gazami i przelewaniem w jamie brzusznej. Porcję drozdy należy rozkruszyć do kubka, a następnie zalac porcja wrzacej wody lub bardzo cieplego mleka, celem usmiercenia komórek drozdy. Następnie płyn mieszamy i studzimy do uzyskania danej temperatury do picia. Na tym etapie do napoju można dodać miód lub cukier do smaku. Drozdze piekarnicze to źródło wielu cennych składników odzywczych. Zachęcam, by wykorzystywać je nie tylko do wypieków, ale także przygotowywać z nich domowe kosmetyki, które dostarcza naszej skórze aminokwasów, witamin i składników mineralnych. Dzięki temu cera zyskuje promienny wygląd, w losy staja się mocniejsze, a paznokcie twarde.